Siemano, jesteśmy w miejscu, gdzie psy dupą szczekają, czyli u Popka. Zaraz biegnę do jego chaty i dowiemy się, jak je, co gotuje i co robi na co dzień. Do zoła! O, mamy gości, Jucia. Siema, witam, siema. Witam, cześć, cześć. Zapraszam. Cześć. Cześć. Co to za maluszka? Cześć, Bartek. Dom jak dom. Dom jak dom. Muchy latają. Muchy się muszę rozwieszać. Lepy. Ale psa masz, ładnego. To jest gdzieś ona jest ze mną. Jest z czasów Anglii, ma już 11 lat. O Jezu, ledwo, to staruszka. Nie powiem, ledwo zipie, tylko ledwo szczeka. No i brzydki. To jest mój nowy projekt, brzydki, tak. Nosi moje kapcie na WRC. O, to jest fajne. Zajebiste. Kupuję obrazy od Drogala. Mod artysta. Jak to wygląda z tymi płytami? Jak jest srebrna, to jest więcej, ja mniej. Za wszystko, nie. No srebrna to jest platyna. Aha, to jest platyna. Tam jest mój największy dorobek, 5 razy platyna. A no, największe moje obrzute płyty to są te obrazki, które maluję. Autora widać. O, moje nagrody z KSW. Na to nie chciałbym patrzeć, bo to jest przegrany walce, ale tutaj jest po Burnejce. Aha, tu jest mój łusek z pokładu Lidl. To jest ciekawostka. Jak będzie grzyż, no to ją zjemy. Mój grilla się żyje. Świnka, która nie ma włosów. Łysa. Łysa świnka morska. Ty się śmiejesz, w Chinach takie jedzą na ulicy. Poważnie? No to przysmak jest. Co się te świnki mówią świnkę? Tak, tak. Taką samą też wyciągałem z klatki i co, nabijałem na patyk i co? Nie, no to nie, to wcześniej robię. Bo to trzeba flaki usunąć. Dobra, to co? To moje zaczynamy sztukę gotowania. Tak. Papek, proszę cię przebrać. Ja zobaczę, co mam w lodówce. A na pewno jest to na co liczyłem, czyli mięcho. 3 dorodne steki, bo 700 gram każdy to Michałka. Będzie też masło. Marchewka. No i szpinak baby. Popuść, czy to ty? Tak, to ja. Przybrałem się już. Może on gotował za mną. Powiedz mi, od kiedy jest szpinak? Odkąd przestałem śpiewać w zespole Mili Vanilli. Yeah, dobra odpowiedź. Robimy steki z tym Michałka, z twoją brandy. A, z moją brandy. To jest moja brandy, ale widzicie, to co mnie kiedyś mieliśmy na naszych bluzach, jak sprzedawaliśmy Gang Albani, to jest ich godło. I tam robię tą brandy, bardzo dobra rzecz. Do picia, jak i do gotowania. Zobaczysz, jaki sos z tego będzie. Będzie marchewka w żulienkę, takie małe nitki. Co proszę? W żulię. I do tego będzie szpinak plus czosnek. Jak zrobimy w Julię, może dostanę gwiazdkę Michel tutaj. Może dostaniesz. Dobra, masz marchewkę. O. W ogóle jak jechałem do ciebie, to się zastanawiałem, jak się do ciebie zwracać. Możesz do mnie mówić królewno. Dobra, ale Popek będzie chyba najprościej. Nie, rozumiem po prostu, za którą kwestię mnie nie zajebiesz. Jakiś nóż jeszcze. Nóż. Gdzie ten głąby, masz ten nóż. Głąby... Ja wezmę ten. Marchewka wycinać. Ładnie. O, i nie, słuchaj, i pokroić. Za siebie? Nie, będziesz już kroił. Tylko jedną marchewkę mam obrać, nie? Wiesz co? Jedno nam starczy. Ja w międzyczasie obieram czosnek. I w sumie szybkie danie nam dzisiaj wyjdzie. Akurat jestem głodny. Tak? Dostałem rolę w filmie. O, w jakim? Pochwali się. Jest to film antywojenny. Scenariusz został napisany 30 lat temu. Gram żołnierza, który nie ma nogi. Jest innej orientacji seksualnej. Nie wierzy w Boga. Takie same przeciwieństwa. Pierwszy raz wczoraj oglądałem teaser do tego filmu, ze mną już. I bardzo mi się dziwnie siebie oglądało. Pierwszy raz w czymś takim, a nie w teledysku. I tutaj tego będę musiał się przyzwyczaić i zobaczymy, jakim jestem aktorem. Jak wygląda u ciebie wymyślanie takiej piosenki? Ja piosenki nie wymyślam, robi to kokaina. Żartuję oczywiście. Dzisiaj nie muszę wymyślać tekstów, bo jestem zakochany w muzyce w swojej córce i to się pisze samo po prostu. Jucia... Tak, dawaj. Dawaj, coś pokroisz, coś no, dalszy damy. Takie uderzki mogą być, dobrze to zrobiłem? Tak, spoko, pewnie. To wiesz, my to będziemy jeść. Tak. Pokroisz pora, co? Pokroisz? Nie. Jezus, Jucia, nie? Patrz, daj rączkę. Okay. A zjesz, Jucia? Później? Zjesz? Tak. No bo ty tylko jesz nuggetsy, Jucia, i frytki z magnolami. I paczek ładnie pokryłaś. No. Widzisz? I jeszcze jeden został kawałeczek. Jest. Jest. I paczek ładnie. Piątka. Dziękujemy. Dziękujemy. Za pomoc. Yes. Zmyka się bawić i uczę, bo tu już nie ma nic co ciąć praktycznie. Jest cebula. Cebula! Cebula powinna być w lodówce. W sumie przyda nam się więcej czosnku do sosu też. Cebula gdzie idzie? Tutaj. Adaś mówi, że jestem nieprzytomny.
No więc czas, rzućcie coś do picia chłopakowi. Nie każdy ma w sobie trochę popka, nawet popek. Cała rodzinka za się jak polędwica. No, bez... Dobra, i do tego damy za szpinak, żeby się zaprzyjaźnić ze sobą. Zastam. A czego woda? Wiesz co, żeby marchewka się podgotowała i na zębów nie połamała. Zresztą ma złote. A jakie to uczucie jest ze złotem na zębach? Na początku mnie strasznie mroziło. Coś? Jak piłem zimne, to było zimno, jak piłem ciepłe, to było ciepło. No, ale teraz już normalnie. Za ciepło i za zimno. Jestem po dwóch walkach w tych zębach i dalej są, także... No, dobra. Dodamy na koniec masła trochę. Zrobi nam się taka... Smalec i masło, jaka kombinacja. Jak wiśnie, czereśnie. Marchewka. A przyprawy jakie będziemy używać? Żadnych. Tylko sól. Nie, i mówię, smak sam warzyw się obroni na tyle, że będzie to bardzo smaczny i fajny dodatek. A zapomniałem o szpinaku. A zobacz, szpinaku... Jeszcze do niedawna się w Polsce też nie jadło, teraz, no, bez kitu, teraz każdy je. I kiedyś to, wiesz, szpinak się kojarzył tylko z tym dożonym. Tak. Ale znika ten szpinak, no. Już go nie ma. No i gisz. Dobra, to mamy. Zrobimy jeszcze sos i lecą steki. Widzę, że tu masz piec. Naprawdę jestem głodny, super. Tak, Jucia? O, pokaż. Moja córka namalowała. Odwrotnie, na przykład. Tak? Nie, tak? Tak? Czekaj, to ja. Aha. Pięknie, dziękuję. Zaraz powiesimy to koło płyty, Jucia. Teraz sos. Dużo masła, niech się pali. Ja tu muszę podglądać, żeby wiedzieć później, jak sobie ten, nie? To zrobić. Noże ostre. Noże ostre. No. To ten dla ciebie. O, dziękuję. Proszę, w prezencie. Ja będę robił sobie następną skaryfikację, użyję go. Ale naprawdę... A masz w planach? Nie, nie, już jestem... Wydaje na dzień dzisiejszy, jestem najprzystojniejszym Polakiem w Polsce i nic z tego już nie zmieni przez najbliższe 20-30 lat. A ja ci muszę spytać o jeden temat. Hmm? Jak to jest z tym twoim multimedialnym drogiem? O co w tym chodzi? Elektronicznym. Elektronicznym, tak. No. To prawda, robię, jeden z moich fanów to zainicjował, a że mam dystans do siebie i jestem jakimś ekscentrykiem też troszeczkę, zaproponował mi, czy nie chciałbym się pochować w ten sposób. Złożyłem się na twarzy, no bo mogę umrzeć jak każdy, 2 metry pod ziemię i do widzenia. Nawet mam obraz, przyniosę ci, pokażę, jak to wygląda. To będzie data mojego ojca, który już tam jest. Tutaj data moja pusta. Tu będą czujniki ruchu. Jak ktoś siądzie na ławce, załącza się projekcja i leczą jakieś tam moje wodospady, teledyski. I co najlepsze, jeżeli ktoś siądzie na ławce, ja dostaję sygnał w telefonie, i jest kamera, gdzie będę widział ludzi, którzy siedzą na ławce i będę mógł ich straszyć, mówić do nich. Ale oni do mnie nie będą mogli. Także jak ktoś siądzie, będzie oglądał, ja wtedy powiem hu hu hu. Czarna kurtka, biały dres, ktoś widzi akurat tak ubrany. Już cię nie ma, bo Pepek tu jest. Ale jak nadejdzie mu czas, też tam się położę. Ale to dobra zabawa na wieczory będzie, nie? Ale też, zobacz, i na Halloween, ja przyniosę Halloween do Polski, że będą te dzieciaki biegać po... oglądać sobie projekcje, jeżeli by większość ludzi chowała się w ten sposób, to byś mógł przyjść kiedyś nie wiem, twoja córka ze swoją córką i zobacz, tak, żył tatuś, siada sobie na grobie i ogląda na przykład twoje programy kulinarne. Tylko w utrzymaniu to też kosztuje. Tak, a mnie to jest wszystko, bateria słoneczne, to jest samowystarczalne. To już na takim patencie. Ta tafla tego to jest bateria, ale to poszło, fuf. Pali się. No i właśnie na moim brand będziemy robić bazę. Nie, zajebisty sos będzie dostał. I teraz alkohol zaprobuję, tak? No, pali się i zostaje nam cała esencja, dodamy jeszcze trochę masła i się zagęści dzięki temu. Twoje brandy smakuje. Słodkie, ty. No. I tak słodzitkie, delikatnie po steku. Haha, ty. Fajnie. Miam. Słodkie, bo jeszcze przed masłem damy trochę cytryny. A teraz przed stekami powiedz mi, co jest jeszcze na co dzień. Przed walką to staram się jeść to, co trenerzy mi zalecają. Teraz będę miał dietetyczkę taką do następnej walki. Chcę się czuć lekko, nie o czym żalę. No, lubię zjeść i tak dalej, ale no, muszę też uważać, co jem, nie? Jako sportowiec. No tak, do domu. Jakub, sobie zjesz jednego takiego. Kiedyś jadłem chleb z cukrem, dzisiaj jem steki. Taki? Bankowany wcześniej, ogromny. To, że jak będziemy robić dla mnie steka, no. On musi być well done, bo bardzo, bardzo, bo ja... Co ty gadasz? No, jak ja zobaczę krew na talerzu, jest pozanadane, nie? Dobra. Z jednej strony solimy na patelnię. On z kością jest taki, tak? Tak. Jak będzie fajny kolor, ciemno-brąz-złote, wtedy dopiero ten, na drugą stronę przyszedł. A później do pieca ona idzie, czy nie? Tak, później do pieca. Odpaliłem na 200. A ty jak często w kuchni balujesz? Ja nieraz jak muszę, po prostu jak nie ma kaszki,
To sam robię rzeczy, ale tak jak mówiłem wcześniej, jedynie co mi naprawdę wychodzi jako masterchef, to pierogi. A jak masz swój sekret na te pierogi, sorry? Dzwonię do siostry, pytam się, jak się robi ciasto. I przez telefon, ona mi tłumaczy, ja robię, no i tak mi się udało zrobić za trzecim razem naprawdę bardzo pyszne pierogi. A ty nie masz tak, jakby przykład masz steka, tego medium na przykład i rozkrajasz go i pływa ci to w krwi? No nie, bo właśnie o to chodzi, żeby go rozkroić i żeby to nie pływało. A no to... I to nie jest krew, tylko to jest osocze. Samo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na talerzu. No, dobra. I to się idzie. Dobra, steki już powinny być gotowe. Dla ciebie well done. Tak. Jak zobaczę krew, to są wleje. Ja wiem. Robię wszystko, żeby jej nie było, ale też nie chcę, żebyś jadł, wiesz, mięso bez wody, które będzie wiórem. Steak w teorii powinien odpoczywać co najmniej połowę czasu, który był w piecu. Właśnie? Był 16 minut, no trochę mniej. A dlaczego? Wiesz co, żeby te soki wszystkie się rozprowadziły w mięśniach, a nie wypłynęły tak, jak dają to zazwyczaj. Używamy dodatki na szybkości. Ja biorę blachę przystygła, więc na bok. Wszystko zapamiętałem w miarę? W miarę, ja chcę podesić SMS-em przepis, nie? A powiedz mi jakąś potrawę, no, którą udało ci się zjebać ostatnimi czasy. O kurwa, z karbonarem dla mojej ekipy ostatnio. Tak? Naprawdę. Kupiłem chujowy boczek, ale jedyny jaki był. Starczy ciepła. Bo ja to przypalam wodę na herbatę. Znam taki, się śmiejesz, ja znam taki. Kurwa, moja była i gotowa, stary pomsta do nieba. Nie, Kaśka akurat zaczęła gotować i to dobrze, bo ostatnim czasem coś się stało i robi przeróżne rzeczy. To jest przyprawione tylko czosnek, sól i pieprz. Dajemy na talerz elegancko. To się teraz tak bardzo zagęścił. Dodajemy odrobinę zimnego masła. Żeby co zrobić? Zaemulgować go. To się zagęści teraz. Kiedyś robiło się na mące z wodą, tak? Też można, ale to jest inna technika. Ta po prostu daje ci sam tłuszcz, który jest nośnikiem smaku i masz dzięki temu, wiesz, kozak opcję. Miałeś kiedyś kozak opcję, bo ja mam właśnie teraz. Teraz mamy słodko-kwaśny sos, który był twój. Ten tutaj. Ten był twój. Tak. Podłużę ci na morze. Elegancko. Jakby burneka takie steki, to może wygrałbym tą walkę. Stary, da ci tę siłę na co najmniej tydzień. Niech da mi siłę dojechać do Koluszek motorem. To na pewno. Dobra, mamy to. Tak. Możemy iść jeść. Czekaj. Tak, ten twój. Bierzemy to, bierzemy brandy i smacznego. My już jesteśmy, będziemy zaraz jeść. Jak pachnie? Pachnie, jestem gotów. Jesteś gotów. Dobra, a więc w takim razie my się żegnamy. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, odwiedzania naszych fanpage, Instagramów i Snapchatów. Smacznego. Smacznego, pozdro. Kto ostatni to zwykły lesz? Cześć, sprawdzę, żebyś się nie otruł. Nie? Ja już próbowałem. A dla osób, które napiszą najfajniejszy komentarz, 3 płyty z autografem Popka. Podpisane już. Już podpisane, tak. Ale ładnie w folijce i tak zostają. Do zoba. No ale nie są mi potrzebne noże. No. To jest to. Nie miałem kajzerki. Miałem 2 ostatnie kąpki chleba. Ale nie jest tak dobrze, że chyba nie będę potrzebował. To jest brandy, ja piję przeważnie z lodem, ale... Ale nie wiem, gdzie jest lód. To jest dobre. Tylko zawsze to rozcięczam z kolą, bo nie lubię czystej. Ja lubię, ale jak jest zmrożona, wiesz? Wtedy smaki fajnie czuć. Wszystko. Jak dojrzewa kolej. Ja nawet piwo popijam, także... Ale... Serio? No. Kurwa, to grubo. Dlatego nie piję piwo, jestem taki ekskluzywny alkoholik. Z warzywkami jadłeś? Właśnie teraz wezmę.